Możliwości okna edycji przetestujemy na takim właściwie skromnym obiekcie bibliotecznym, ale całkowicie sparametryzowanym. Jest od początku do końca napisany w GDL-u i skorzystajmy z tego, że znajduje się w bibliotece wewnętrznej. Jest tutaj wstawiony w projekcie, więc możemy go bez problemu przerzucić za pomocą Ctrl-C, czyli za pomocą schowka pomiędzy projektami. Otwórzmy tutaj sobie projekt, gdzie będziemy edytować nasze elementy biblioteczne. System klasyfikacji został zmieniony. To oznacza, że właściwości, które zostały przypisane tutaj w poprzedniej wersji programu, zostają zmienione. Mało istotna rzecz, no chyba że ktoś tutaj wymienia się tymi obiektami pomiędzy projektami w technologii BIM. Opcje wklejania interesuje nas, żeby na środku tego obiektu i proszę zobaczyć, on zaraz wylądował w naszej bibliotece wewnętrznej. Bez naszej jakiejś większej ingerencji się tutaj już znajduje i możemy go oczywiście otworzyć, tym razem z okna rzutu. I w ten sposób otworzyliśmy okno edycji elementu bibliotecznego. Warto zwrócić uwagę, że to okno edycji wskakuje dokładnie w nasz projekt Archicada. Jest to właściwie samodzielny projekt, czyli edytujemy obiekt biblioteczny, natomiast no, mamy tutaj cały czas dostęp do projektu Archicada, wtedy interfejs delikatnie się zmienia. W momencie, jak przeskakujemy na okno edycji, warto zwrócić uwagę, że tutaj paleta narzędzia całkowicie znika. Nawigator pozostaje ze swoją strukturą, ale on tutaj nie ma żadnego zastosowania, jeśli chodzi o to okno edycji. No i śmieszna sprawa, okno, ten widok 3D, który tutaj jest otwarty w zakładce, będzie wspólny dla obiektów bibliotecznych i danego projektu, który jest w tej chwili otwarty. Także tutaj możemy mieć całą listę tych otwartych obiektów bibliotecznych i to się będzie mieszało z aktualnym projektem. Rzućmy okiem na miejsca, które tutaj oferują nam dostęp do odpowiednich zakładek, właściwie do odpowiednich okien tego elementu bibliotecznego. Przede wszystkim tutaj oczywiście po lewej stronie u góry mamy podobny taki cały panel podglądu naszego obiektu. Działa to dokładnie tak samo, jak potem widzimy w oknie ustawień naszego obiektu, czyli mamy ikonę, widok 3D pokolorowany, mamy tutaj również dostęp do takiej elewacji, do widoku 2D, który jest generowany ze skryptu i ewentualnie chyba tutaj symbol 2D, gdybyśmy go narysowali, więc tutaj są na dwa sposoby. Bardzo ważna rzecz to jest ta zakładka szczegóły. Pamiętamy ją podczas zapisu swoich własnych obiektów, już się z nią spotkaliśmy, czyli to jest to miejsce, gdzie definiujemy, jaka jest licencja. Możemy tutaj wpisać autora, słowa kluczowe do wyszukiwania. Bardzo ważne jest tutaj to polecenie, czyli można wstawić, oznacza, że ten obiekt będzie widoczny w oknach ustawień elementów lub nie. Jeżeli go odznaczymy, to będzie aktywny w bibliotece, może być częścią jakiegoś innego obiektu, natomiast nie będzie widoczny, nie będzie do wyboru z okien ustawień, także nie będziemy go mogli wybrać na przykład jako obiekt i wstawić do projektu. Kolejne ważne miejsca, skrypt 2D i skrypt 3D, tutaj są informacje, które definiują zachowanie tego obiektu. Te dwa skrypty są różne, to jest cecha obiektów Archicada, czyli model może zupełnie się różnić od tego, w jaki sposób definiowany jest symbol 2D. Pamiętamy to chociażby ze standardowej biblioteki Archicada, kiedy fotel jest dosyć skomplikowany, natomiast symbolem na rzucie na przykład może być kółko albo kwadrat, co sobie wybierzemy. Czyli widać, że ta cecha bierze się właśnie stąd. Osobno definiujemy 3D, osobno definiujemy rzuty, natomiast nie można zdecydować, w jaki sposób będzie wyglądał obiekt na przekrojach, to zawsze generowane jest z modelu. Co tutaj jeszcze ciekawego? Bardzo ważne miejsce to są oczywiście parametry. To jest bezpośrednie spięcie interfejsu użytkownika, czyli jak potem obsługujemy obiekty, widzimy właśnie te parametry, które odnoszą się do odpowiednich miejsc w skrypcie. Symbol 2D, on tutaj dla tego obiektu jest pusty. Kolejna zakładka się otworzyła, warto zwrócić uwagę. Obrazek podglądu zobaczymy, to jest to ta ikona, która tutaj została przygotowana. Widok 2D to już będzie widoczne, dlatego że to jest na podstawie modelu. Tutaj widzę po tym skrypcie, że to jest generalnie zrzutowany ten widok 3D na rzut. No i widok 3D, to o czym mówiłem, że nasza zakładka z projektu zamieniła się w tej chwili w widok naszego obiektu.
Jak wspominałem w naszym wideokursie, nie będziemy zajmować się skryptami GDL, ale tą pierwszą lekcję potraktujmy jako takie mini rozmówki GDL-owe, czyli przynajmniej poznajmy sposób, w jaki interpretowane są te skrypty. Po pierwsze, jest to bardzo prosty język programowania oparty na Basicu, czyli widzimy, że tutaj są bardzo proste polecenia, które powodują, że wyświetlana jest jakaś geometria lub symbol 2D. To jest bardzo istotne, że możemy tutaj definiować nie tylko trójwymiarowe obiekty, ale również dwuwymiarowe. Te polecenia czytane są oczywiście od góry na dół w programie, dlatego ważna jest ta kolejność, którą tutaj generujemy, dlatego że na przykład mamy tutaj dwa polecenia, które zadają materiał dla odpowiednich części naszego obiektu. I to też ma znaczenie, że to jest czytane od góry na dół, a nie od dołu do góry. Albo dowolnie po prostu możemy oczywiście zmieniać pewnymi poleceniami jakby same te linijki tekstu, odnosić się w ogóle do innych obiektów, ale standardowa zasada z góry na dół, proste polecenia, można tutaj wpisywać już odpowiednią wartość. Na przykład tutaj mamy polecenie, które odnosi się do rozdzielczości. Mamy tutaj to sparametryzowane, mamy wpisane H i to jest odniesione do parametru, który znajduje się w zakładce parametry. Znajdujemy parametr H, rozdzielczość domyślnie wpisane 12. Jeżeli będziemy używali tego obiektu bibliotecznego, spójrzmy sobie, jak to z drugiej strony wygląda. Jeżeli nie wiemy, jak dany obiekt się zachowuje, w oknie ustawień ArchiCAD-a mamy tutaj rozdzielczość. Oczywiście możemy tą rozdzielczość wpisać z ręki, dlatego że jest to obiekt sparametryzowany właśnie przez nas. Czyli w oknie tutaj mamy parametr, który odnosi się do naszego skryptu 3D. Gdybyśmy zrezygnowali z tego parametru, a wpisali odpowiednią wartość, tak zostanie na stałe w ArchiCADzie, nie będzie ten parametr już dostępny. Proszę zobaczyć, taki mała różnica w sposobie wyświetlania. Wróćmy do tego parametru H. Tych poleceń tutaj jest bardzo niewiele, ale widać, że mają duże znaczenie. Został zbudowany taki obiekt, który jest całkowicie parametryczny. Mamy tylko i wyłącznie dwie bryły tutaj zadane w tym parametrze, w tym skrypcie. Mamy cylinder, czyli to jest ten nasz pień tego naszego drzewka i mamy tutaj okrąg, raczej kulę, przepraszam, kulę o odpowiednim promieniu. Jeżeli chcemy poznawać, i tak jak widać bardzo prosto wpisujemy polecenie, które ma być odczytane przez i zinterpretowane w GDL-u i ewentualnie odpowiednie parametry. Tutaj w przypadku tych parametrów jest bardzo niewiele, ale warto, jeżeli chcemy się dogłębnie zapoznać z instrukcją obsługi GDL-a i ilością poleceń, które są dostępne, to warto rzucić okiem na podręcznik GDL-a, gdzie opisane są wszystkie polecenia, zarówno edycyjne, jak i do tworzenia odpowiednich brył, kształtów i tak dalej. Także tutaj tych warto zobaczyć w indeksie, ile jest różnych poleceń. Część z nich jest w ogóle czytana na przykład z samego modelu ArchiCAD-a, więc obiekt może się dostosowywać tutaj do istniejących warunków, na przykład odczytać skalę i w zależności od skalę czy od piętra, na którym został położony, może zmieniać swoje właściwości. Także bardzo dużo tego, ale tak jak mówiłem, my tylko i wyłącznie zajmujemy się w tej chwili rozmówkami, będziemy poprawiać swoje obiekty i zobaczymy, że to jest naprawdę niezbyt skomplikowane i można to zrobić w każdej chwili na podstawie tych obiektów, które albo wykonujemy standardowymi narzędziami ArchiCAD-a, albo ładujemy z jakichś bibliotek, które dostajemy, albo właśnie jeżeli zaimportujemy sobie jakieś poszczególne obiekty z innych formatów. Pierwsze ćwiczenie praktyczne z edytowania skryptów GDL. Wróćmy do naszych uchwytów, z którymi mieliśmy problem w jednej z poprzednich lekcji. Zachowaliśmy własne uchwyty, ale one niestety zostały przeskalowane, co widać tutaj. Orientację mamy prawidłową, ale niestety nie wszystko działa jak trzeba. Za pomocą Ctrl-C, Ctrl-V przelepiłem je za pomocą schowka do naszego nowego projektu, w którym będziemy ćwiczyć skrypty GDL. No i tutaj widać, że przekopiowały się elementy ArchiCAD-a łącznie z akcesoriami, czyli z tymi komponentami,
które zostały przyporządkowane. W tej chwili nie możemy zaznaczyć takiego komponentu i otworzyć, dlatego skorzystamy z polecenia otwórz obiekt. Znajdźmy te uchwyty. Wszystkie cztery mają ten sam problem, dlatego nie ma znaczenia, który wybiorę. Sprawdźmy w każdym razie, czy coś się zmieni i przejdziemy do skryptu 3D, dlatego że skrypt 2D właściwie nas w ogóle nie interesuje. Wyłączymy mul X, to jest rozciągnięcie wzdłuż osi X o odpowiednią wartość. Przy czym 1 to oznacza, że wcale nie jest rozciągane, tutaj natomiast są pomniejszane te. Nie wiem skąd archikad podczas zapisu wybiera te wartości, dlatego możemy zamiast kasować, możemy do dalszej analizy, jeżeli ktoś ma ochotę, może sobie zostawić, wystarczy zostawić tutaj wykrzyknik, wszystko co po wykrzykniku nie jest czytane, nie jest brane pod uwagę, dlatego tutaj są pewne informacje właśnie za wykrzyknikami, a my schowamy te rozciągnięcia, które są tutaj w tym skrypcie. Zachowamy, zobaczymy, czy coś się zmieni w naszym obiekcie. No i pierwszy efekt już widoczny. Musimy to samo powtórzyć dla innych uchwytów. No widać, że ma już właściwe proporcje, ale nie znajduje się we właściwym miejscu, ale to już oczywiście inna para kaloszy. Otwórzmy teraz może wszystkie po kolei. Ponieważ one są w bibliotece wewnętrznej, musimy korzystać z tego polecenia otwórz obiekt. Ja w tej chwili skorzystałem ze skrótów Ctrl-Shift-O. Jeszcze raz. Że to już chwilkę trwa, że to przyspieszymy troszeczkę. O, mamy wszystkie cztery obiekty już otwarte i zróbmy po prostu hurtem. Przy okazji pozapisujemy zaraz te obiekty. Nie musimy ich zamykać. Nie usuwamy tego skryptu, tak jak mówiłem, gdyby ktoś chciał potem przeedytować jeszcze sobie, jeszcze wrócić do tych wartości, to zawsze to można wtedy zrobić. Wystarczy, że ukryjemy je za wykrzyknikami. No i zachowuję po kolei wszystkie. No, musimy jeszcze odświeżyć ten wyświetlanie tych obiektów. Wystarczy, że troszeczkę poruszymy naszym oknem 3D. No i efekt gotowy. Wszystko jest tak jak trzeba, tylko oczywiście te orientacje są tutaj pozamieniane. Także ja może jeszcze się chwilkę pobawię, przyspieszę ten filmik, także zobaczymy efekt końcowy. No i gotowe. Wszystko poprawione i powinno już działać tak jak trzeba. Po imporcie siatek wykonanych w innych programach do Archicada często brakuje nam parametru do wykończeń. Wiemy, że podczas zapisu z Archicada te atrybuty zapisywane są parametrycznie z automatu właściwie podczas procedury zapisu. Natomiast przy imporcie nie mamy czasami takiej możliwości, tylko niektóre z pluginów zapisują taką listę. No, niestety na przykład format SKP bardzo ładnie wchodzi do Archicada. Bardzo ładnie się to zamienia na obiekt archicadowy, ale nie ma tutaj kontroli już nad zmianą tej tekstury i wykończenia. Mamy oczywiście taką prostą możliwość, czyli rozbicie tego na kształt i ponowny zapis, ale czasami bywają sytuacje, że na przykład chcemy zachować mapowanie tej tekstury z kształtem, może się to nie udać. I skorzystajmy z prostszej metody, czyli zmiany parametrów już bezpośrednio w obiekcie, w skrypcie GDL. Skorzystajmy z tej, ja wyjąłem taki pasek narzędzi, ten pasek narzędzi tutaj się ukrywa, to jest edytuj elementy biblioteczne GDL. Jeżeli będziemy wiele rzeczy edytować w skrypcie GDL, wtedy ten pasek będzie nam częściej się tutaj przydawał, chociażby tutaj są polecenia wyszukiwania w tekście. Można tutaj bezpośrednio dostać się do menedżera bibliotek, odświeżyć bibliotekę i kilka innych poleceń, które nam się często przydadzą. Otworzymy element z biblioteki i w kolejnej lekcji będziemy go edytować. Spójrzmy, jak wygląda lista parametrów dla tego obiektu. Na tej liście znajdziemy te trzy grupy, które widzieliśmy wcześniej z okna ustawień tego obiektu i nie ma tutaj oczywiście żadnych parametrów dla materiałów, natomiast w skrypcie GDL dla okna 3D, który tutaj widzimy, mamy zdefiniowane jakby na sztywno te materiały, czyli tutaj już posługujemy się konkretną definicją. Najpierw zdefiniowana jest tekstura, później zdefiniowany jest materiał, tutaj po kolei jest kilka tych materiałów, czyli default, Corten,
Wood goma. Szczerze mówiąc, widać tylko dwa materiały, no ale dwa materiały wykończeń. Natomiast zajmiemy się może tym kortenem i tym drzewem. Ta reszta chyba gdzieś tam się znajduje w jakichś ukrytych miejscach. Zdefiniowany materiał ma jakąś nazwę i ta nazwa, proszę zobaczyć tutaj, o, już mamy pierwszy materiał, czyli ta część siatki opisana jest takim materiałem. To jest polecenie set material, czyli ustaw materiał o danej nazwie, jeżeli są cudzysłowy, nie jest to parametr, tylko odwołuje się do wcześniej zdefiniowanego, materiału. No, kiedyś nazywały się to materiały, w tej chwili to są wykończenia, także ta terminologia się troszkę zmieniła, natomiast w GDL-u cały czas mamy tą starą terminologię, czyli nie mamy tutaj define surfaces, tylko mamy define material. No i teraz tak, co musimy zrobić? No po pierwsze musimy przygotować całą swoją listę materiałów. Powiedzmy, że tylko zmienimy te dwa, o których wspominaliśmy wcześniej. Dajmy tutaj nowy parametr, potrzebujemy 3, czyli raz, dwa, 3. Dlaczego 3? Pierwszy parametr będzie nam tutaj pracował jako taka zakładka. To zobaczymy zaraz, jak to działa, tak samo jak tutaj. Będzie lista rozwijana i będzie można wybrać kolejny materiał. Opiszmy tutaj tą zakładkę, czyli wykończenia. Ten parametr do niczego się nie odnosi, on jest raczej takim parametrem, który organizuje nam nasze własne parametry. Przesuniemy, natomiast te będą się pojawiały w tej zakładce w momencie, kiedy naciśniemy tutaj tą strzałeczkę. Z listy typów parametrów musimy wybrać odpowiedni typ. Wybieramy oczywiście wykończenie, na tym nam w tej chwili zależy, ale warto tutaj jeszcze przy okazji, mała dygresja, w wersji 21 pojawiają się dwa nowe typy, których nie było wcześniej, to jest naprawdę wielka i znacząca nowość, czyli materiały budowlane i profile złożone również są dostępne jako parametr wewnątrz skryptów GDL. Wybieramy nasze wykończenie. Napiszmy może, nazwijmy jakoś inaczej te nasze parametry, będzie nam szybciej albo wpisywać, albo wyszukiwać te parametry w naszym skrypcie GDL. Dokonałem tutaj tej samej zmiany, mamy materiał pierwszy, materiał drugi. Tutaj nie mogą się oczywiście te nazwy parametrów nie mogą się powielać, dlatego tu wpisałem dwie różne, natomiast tutaj mógłbym już wpisać co mi się tylko spodoba, ale również napiszmy może wykończenie 1. Na razie nie wiemy, które jest które. Przynajmniej mamy tylko podejrzenie, dlatego że widzieliśmy, że tam jest i korten, i drewno. Proponowałbym, ponieważ one są tam czerwonawe, te materiały, na dobry początek, dla tych parametrów ustalimy takie dwa wykończenia, żebyśmy widzieli, co się będzie działo. I na razie, ponieważ nie mamy żadnego powiązania z naszym skryptem, zrobiliśmy sobie listę parametrów, ale one jeszcze nie działają, czyli nie są połączone z tym wewnętrznym silnikiem. Tutaj w tym okienku podglądu nic się nie dzieje, ale pierwsze spięcie tego materiału, czyli synchronizacja z naszym parametrem, następuje w sytuacji, może ja sobie jeszcze jedną rzecz zrobię, skopiuję ten korten, albo właściwie z tymi cudzysłowami muszę to zrobić. Robię Ctrl C do keyboardu, teraz sobie to skasuję, zaraz powiem, dlaczego zrobiłem Ctrl C. Wpisujemy materiał 1 i już zmieniliśmy skrypt GDL, który już zaczyna być parametryczny. Jeśli chodzi o wykończenia, mamy tutaj taki mały fragmencik, który już zamienił swój materiał. No oczywiście możemy teraz szukać w tym skrypcie każdego kolejnego wystąpienia polecenia set material, ale jak widać może to być uciążliwe. Po pierwsze mamy mnóstwo tekstu do przejrzenia, tych wierszy naprawdę jest sporo, możemy tutaj po pierwsze dostać oczopląsu i się zgubić, a po drugie no, przewinęliśmy już całkiem sporo tego opisu GDL-owego, natomiast tutaj widać, że to jest jakaś 1/20 dopiero tego skryptu, który tutaj jest opisany. Dlatego pomożemy sobie tutaj poleceniami już GDL-owymi, ale to może w następnej lekcji. Skorzystamy teraz z automatycznych poleceń dla skryptu GDL. One znajdują się tutaj w menu edycja, czyli no, tak jak w edytorach tekstu możemy znaleźć i zaznaczyć tekst, można skorzystać tutaj z bezpośrednio dostępnych poleceń w postaci ikon w pasku narzędzi.
Co myśmy tutaj mieli zamienić? Content 32.1, czyli Ctrl C, Ctrl F, zrobimy tak. Zamienimy to wszystko na materiał 1. Możemy oczywiście zamienić, zastąpić wszystko. Pamiętajmy, że nam tu również zamieni w tej sytuacji, gdzie jest definicja materiału, w tej linijce i będziemy musieli z tym oczywiście wrócić, ale ponieważ przed chwilą to skopiowałem do clipboardu, sprawdźmy tą metodę, dajmy zastąp wszystko. Tu z całą pewnością byłby w tej chwili błąd, przestanie się wyświetlać okno, ten podgląd 3D, dlatego że ta definicja jest błędna. Niestety tak jest ze skryptami GDL. Tutaj jakikolwiek błąd powoduje, że najczęściej obiekt przestaje po prostu działać, przestaje pokazywać się w oknie 3D, przestaje mieć symbol na rzucie czy inne tego typu rzeczy. Ta składnia musi być poprawna. Nie może być zbyt zbędnych spacji, nie może być przecinków za dużo i tak dalej, i tak dalej. Czasami kropka, przecinek to jest dosyć duża różnica. Wracamy, Ctrl V, czyli Corten tutaj mamy, skrypt już powinien być poprawny i zobaczmy tutaj co w oknie. Tak, już mamy zamieniony pierwszy z tych materiałów w całości. Drugi materiał proponowałbym zamienić troszeczkę inaczej, tylko Ctrl C, Ctrl F, Ctrl V, Ctrl V, się rozpędziłem, mat 2. Zdamy zastąp wszystko, nie, znajdźmy teraz tak, znajdźmy po pierwsze któryś z tych wystąpień, dajmy zastąp i kolejne możemy wykonywać za pomocą polecenia zastąp ponownie, to jest Ctrl T skrót, czyli zobaczymy czy on nam tutaj, jesteśmy gdzieś pod koniec, już nie znajduje więcej wystąpień, czyli to jest o tyle bezpieczniejsze, że nie rozwala nam tutaj tego materiału. Sprawdźmy jak wygląda nasz skrypt. Tak, tu mamy dwa materiały dla Cortenu. Przydałoby się w takim razie zrobić trzeci. Napiszmy sobie, że to jest Corten i to jest Corten. I trzeci materiał jako zadanie domowe. To jest oczywiście prosta sprawa, czyli należy tutaj dodać parametr, opisać go i znaleźć go w skrypcie 3D i sparametryzować. I spotykamy się za sekundkę. Mam nadzieję, że zadanie domowe wykonane. Ja również w tym samym czasie wykonywałem wyszukiwanie tych materiałów i podmienianie na odpowiedni parametr. I efekt jest taki. Mamy trzy materiały, się okazuje, czyli jeden, drugi, korten i drewno. Może ustawmy w tej chwili to drewno rzeczywiście na jakiś rozsądny materiał. Ten korten, no trudno, jakaś farba, może metal jakiś znajdziemy ciekawy. Metal, nikiel powiedzmy i tu tak samo metal, nikiel, chyba że będziemy chcieli później jakoś różnicować te dwa elementy. To będą materiały standardowo ustawione w momencie, kiedy ten obiekt zostanie uruchomiony. Oczywiście z możliwością, tu już widać jak wygląda podgląd, na wszelki wypadek jeszcze możemy sobie sprawdzić, czy czegoś nie zamieszaliśmy w tym skrypcie, ale wszystko wygląda porządnie. I nasz pierwszy obiekt został sparametryzowany i taki jest efekt. Piękna zmiana, czyli mamy tutaj dostęp do tych swoich własnych parametrów, które ustawiliśmy, ale zapomniałem te strzałeczki tutaj nacisnąć. Wydawało mi się, że naciskałem jeszcze wróćmy w takim razie, bo nie mamy, czyli Ctrl Shift Open, chyba kliknąłem, a potem może odkliknąłem, tak to mogło być. Nie wiem dlaczego, to pozwala nam tutaj zamienić tą strukturę tych parametrów. Zobaczmy jak to wygląda, wskakuję po prostu do takiego folderka, który jest tutaj nagłówkiem. Gdybyśmy to chcieli wszystko w górę, no to również musimy wrócić i tam są takie strzałeczki po lewej stronie. W domu, jako lekcję, zadanie domowe można to wykonać. Przed chwilką sparametryzowaliśmy w obiekcie listę wykończeń i mamy już w tej chwili taki edytowalny, sparametryzowany swój własny pierwszy obiekt, czyli zaingerowaliśmy skutecznie w skrypt GDL i chciałbym, żebyśmy w tej chwili dokładnie to samo co tutaj, czyli taką listę wykończeń stworzyli dla obiektu, ale innego typu, czyli takiego obiektu, który został zaimportowany z definicji w formacie DWG. Ten obiekt, podobnie jak plik SKP, nie posiada w ogóle definicji parametrów dla wykończeń. On na dobrą sprawę nie posiada żadnych parametrów.
Czyli to wszystko, co tutaj mamy dostępne, oprócz wymiarów, prawdopodobnie to chyba nawet nie działa. Zobaczymy. O, jest tam jakiś wpisany tak zwany MUL, czyli rozciąganie wzdłuż odpowiedniej osi, ale żadnych innych parametrów poza tym nie mamy. Czyli robimy to samo, Ctrl Shift O, albo możemy tutaj wybrać z palety, albo z menu, jak to lubi, otwieramy okno do edycji. Przejdźmy może na początek do listy parametrów, dlatego to, że pewne parametry nie pojawiają się w oknie ustawień obiektu, to nie znaczy, że ich nie ma. Za to odpowiedzialna jest tutaj ta definicja, czyli ten krzyżyk, który tutaj, zobaczmy jak się ten parametr nazywa, a chyba się nawet nie wyświetla podświetlenie. Mamy tutaj jakiś zestaw parametrów, ale one są zupełnie dla nas zbyteczne, czyli tutaj są parametry te, które sprawdziłem przed chwilką, czyli rozciąganie wzdłuż odpowiedniej osi. Natomiast zobaczmy, co tutaj jest w zakładce 3D. Mamy tutaj taką definicję jak material 0. To oznacza, że nie ma na dobrą sprawę definicji. Próżno szukać tutaj w tym skrypcie definicji materiału, dlatego że to zakłada, że nie ma takiej definicji. To jest w skrypcie GDL. To polecenie w Reference Guide, czyli w podręczniku użytkownika GDL, można znaleźć tutaj opis takiej sytuacji, czyli nie ma po prostu definicji dla materiału. W takim razie w jaki sposób ten obiekt zostaje opisany materiałem? No, w bardzo prosty sposób. Te funkcje dla materiałów przejmują tutaj te pisaki. No i zadanie, powiedzmy, zadanie domowe do odrobienia. Ja to zaraz zrobię sam i wrócimy po sekundzie. Przygotujmy może tutaj listę parametrów podobnie jak poprzednio i spróbujmy złapać, ale już teraz nie szukamy materiału, bo to nie ma sensu. Znajdźmy te odpowiednie pióra, czyli pen 6, to jest pewnie któreś albo to niebieskie, albo czerwone pióro i pewnie będzie jeszcze jakieś inne pióro, czyli znajdźmy może, zaznaczę i znajdźmy sobie tutaj w skrypcie, o, mamy pen 20, pen 6, pen 20. O właśnie, widać, tutaj jest podzielone, tu jest pewnie sporo tych elementów, ale nawet nie, dosyć ładnie się podzieliło, czyli prawdopodobnie dwa zastąpienia. Ja robię swoje zadanie domowe i wracamy za sekundkę. I już pokazuję, jak wykonałem swoje zadanie, czyli wpisałem tutaj na listę parametrów po pierwsze tą taką zakładkę, czyli to, co się nazywa tutaj tytuł. Wykończenia dodałem dwa parametry dla wykończeń, dlatego że tutaj wyraźnie chyba nie ma więcej tych podziałów na odpowiednie materiały, czyli nie jest inaczej rozbita ta siatka. I tutaj bardzo ważne, nie wspomniałem wcześniej, ale liczyłem tutaj na inteligencję z poprzedniego zadania. Czyli szukaliśmy co prawda pióra, ale musieliśmy wpisać również tutaj tą komendę, czyli material. Można było oczywiście też wpisać set material, to jest dokładnie to samo. To jest komenda w GDL-u, czyli ustawiamy materiał, materiał 1, materiał 2. Zamieniłem pióra pen 6 i pen 20 na materiał 1 i na materiał 2. Tutaj jest jeszcze definicja tej linii, moglibyśmy się też tym zastanowić, czy to już ma być na stałe taka linia. Jeżeli ją wyłączymy, prawdopodobnie opcje ustawień 2D również tutaj przejmą z automatu, nie jestem pewien, trzeba by było sobie sprawdzić, ale najważniejsze już mamy. Zapiszemy tą ławkę i zobaczmy, jak wyglądają nasze parametry. Przede wszystkim ten obiekt nasz powinien się w 3D zmienić, wyświetlmy go. F4, o, proszę bardzo, mamy bardzo ładnie rozbity ten obiekt. Można by tutaj było jeszcze się zastanowić, czy tej tekstury nie obrócić, albo wziąć jakąś obróconą, ale możemy to już w tej chwili robić w oknie ustawień dla naszego elementu bibliotecznego, dlatego że tutaj mamy piękną listę parametrów. Tak jest, mamy orzech poziomo, orzech pionowo, zamieńmy, zobaczymy, jak się nasza teksturka, no już lepiej nie może być, bardzo ładnie to wygląda. Kolejne ważne zagadnienie do rozwiązania to symbolika 2D po imporcie do Archicada siatek z różnych innych programów albo po zapisywaniu swoich własnych obiektów bibliotecznych. W większości zapisywany jest oczywiście odpowiedni skrypt do symboliki 2D, próbowaliśmy tam w niektórych sytuacjach temu zaradzić, ale w momencie, kiedy tworzymy swoje własne drzwi okna, niestety dostajemy tutaj sieczkę, zapisywany jest jakby widok
z okna 3D rzutowane z góry. Tutaj jeszcze w dodatku cała ta siatka została zapisana, także mamy mnóstwo, no na dobrą sprawę, śmieci, które tutaj do symboliki takiej 2D na rzucie się nie za bardzo nadają. Jak temu zaradzić? Oczywiście są co najmniej, tak mi się wydaje, trzy sposoby. Pierwsze to jest oczywiście opisanie tego skryptem GDL, czyli takie dosyć zaawansowane matematyczne wzory można tu wprowadzić i komendami GDL opisać po prostu ten skrypt i na podstawie tego skryptu obiekt wygeneruje taki rzut. Druga metoda, można tu wpisać jedną linijkę i to za chwilkę przećwiczymy. To będzie jakby rzutowanie z góry, akurat dla tych drzwi to się nie nadaje, więc tutaj to pomijamy. I trzecie możliwe rozwiązanie to jest tutaj edycja tego rysunkowego właściwie opisania naszego modelu. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest pewna hierarchia. Najpierw oczywiście interpretowany jest ten skrypt GDL, jeżeli on jest. Przy naszym zapisie nie powstał. Gdyby był, to po prostu go tutaj kasujemy i wtedy dopiero program przerzuca się na edycję tego tutaj, na wyświetlanie, przepraszam, tego, co tutaj się pojawi. Ponieważ my tutaj możemy sobie szybko zmienić, akurat to chyba będzie w tą stronę, możemy zrobić pewne dosyć szybkie zmiany, dlatego że po prostu przeedytujemy te definicje, no na dobrą sprawę, rysunkowe, czyli po prostu to są linie. Można tutaj wprowadzać również wypełnienia, jakieś okręgi. Zróbmy tak. Tylko musimy się zastanowić nad jedną rzeczą. Tutaj jest chyba taka szerokość. Ja narysuję sobie i zaraz wrócimy. Ciężko się oczywiście rysuje, jak ktoś patrzy na ręce. Aha. Także ja narysowałem, uprościłem bardzo ten symbol. Każdy może to zrobić we własnym zakresie. Zostawiłem tutaj jakby te ramy i to zapisujemy w ten sposób, że zamykamy okno edycji tego elementu bibliotecznego. Zobaczmy, co się stanie. I otrzymujemy piękny symbol na rzucie. Co prawda on nie jest edytowalny, czyli tutaj nie możemy zmieniać jakichś parametrów, ale już nie śmieci w naszym projekcie. Gdybyśmy chcieli wprowadzać tutaj jakieś drobne zmiany, to jest jeszcze czwarta metoda, o której zapomniałem powiedzieć, ale przetestujmy ją w tej chwili. Wróćmy jeszcze do edycji tego obiektu, czyli Ctrl-Shift-O. Otworzę sobie to okno naszego obiektu i ponieważ tutaj działamy na tak zwanych warstwach Archicada, tak jak mówiłem, tutaj ciekawostka ze starej wersji Archicada, zostało tutaj tych warstw rysunkowych 16, co było kiedyś lata temu, żeby nie powiedzieć kilkadziesiąt lat temu, tylko możliwe w Archicadzie i to była pewna nowość. No musimy się posługiwać tutaj tymi elementami rysunkowymi w granicach tych 16 warstw. I możemy wprowadzić takie polecenie tutaj w skrypcie 2D w tej chwili, czyli możemy sparametryzować sobie na przykład swoje pióra. Wpiszmy pen na przykład 0,1, to będzie nasz parametr. To jeszcze nie zadziała, dlatego tak jak mówiłem, że to jest ta czwarta metoda, że częściowo wprowadzamy tutaj parametry w skrypcie 2D i one będą się odnosiły do tego, co jest narysowane. Tutaj musimy ten parametr wprowadzić. Zacząłem już coś działać, pen 2. To będzie nasze pióro symbolu. Dla tych drzwi, które oczywiście wybierzmy jakiś kolor, żeby było widoczne, że naprawdę coś zmieniliśmy, że to nie jest czarny. Czyli pióro symbolu mamy pen 2 i teraz jeżeli sprawdzimy tutaj, program nam zakrzyczy, że on oczywiście nie potrafi czegoś takiego przeedytować, dlatego że nie ma dokończonego skryptu. W tej chwili nie ma żadnego symbolu na rzucie. Proszę zobaczyć, że tutaj się nic nie dzieje. Musimy skorzystać z polecenia, które się nazywa fragment 2, które wyświetla wszystko, co jest na rzucie. W tej chwili możemy wybierać warstwy od 1 do 16, czyli na przykład pen 1 dla warstwy numer 1, pen 2 dla warstwy numer na przykład tam 10 i tak dalej, ale my chcemy dla wszystkich warstw, tych, które tutaj wykonaliśmy, chcemy pióro pen 01, które tam jest sparametryzowane i chyba tutaj trzeba wpisać widoczność, czyli będziemy korzystać z tego, co zdefiniowaliśmy, czy z tych ustawień, które mamy w programie. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości,
Odnajdujemy GDL Reference Guide, który powinien być zawsze przy edycji skryptów GDL otwarty i sobie czytamy. Także tutaj fragment 2, all use current attributes flag. I to oznacza tutaj ten flag, to jest albo 0, albo 1 i definiujemy albo tak, albo siak. Musimy to sobie przeczytać, możemy sprawdzić i ewentualnie zobaczyć, jaka będzie reakcja. Sprawdź skrypt. Tak jak mówiłem, GDL jest tutaj bardzo, bardzo wyczulony na jakieś błędy. Zmienna, pen 1, parametr, tak właśnie, bo mam inną nazwę parametru. I to nam właśnie sprawdza tutaj, o już widać, co się stało. To nam sprawdza, nie ten skrypt otwarłem. To nam sprawdza ten automatyczna korekta poprawności skryptu GDL. Także tutaj jesteśmy w stanie ustrzec się problemów jeszcze przed tym, jak zapiszemy obiekt. Dajemy zapisz i zobaczymy, czy zmieni się nasze pióro. Jak najbardziej, odznaczę i spójrzmy sobie jeszcze tutaj w okno ustawień dla drzwi. Mamy tutaj pióro symbolu, możemy dowolnie zmieniać sobie w tej chwili nasz kolor pióra dla symbolu. I kolejne podejście do symboliki 2D na rzucie. Tutaj pamiętamy ten stolik, mieliśmy z nim drobny problem z tym symbolem 2D. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda. Rozwiązaliśmy go w ten sposób, że tutaj widoczność dla kształtów zmieniliśmy, ale to jest oczywiście, jak pamiętamy, wyjęty stół z biblioteki standardowej Archicada, zamieniony na kształt, przeedytowany i zapisany jeszcze raz jako obiekt Archicada. No nie mogliśmy się pozbyć do pewnego momentu tych zbędnych linii, ale zobaczmy teraz, jak został zapisany ten obiekt do biblioteki Archicada. Przejdźmy do zakładki skrypt 2D. Tutaj cały ten skrypt, który został zapisany razem podczas tego polecenia, które wykonaliśmy, czyli zapisz jako obiekt do biblioteki, to zostało tutaj przeniesione i zaraz może porozmawiamy chwilę o tym, co tutaj w tym skrypcie jest zapisane, ale te linie to są właśnie te polilinie, które tutaj są tym komendą poly2 podkreśnik b. To jest to, co nam właśnie w tym symbolu nie pasowało. Możemy je wszystkie skasować. Również tam pewnie był jakiś opis dla konturu, ale ten kontur mamy, już mówię, ten kontur mamy tutaj razem z wypełnieniem i to mamy wypełnienie. Tutaj jest definicja rozszerzenia naszego, czy deformowania naszego obiektu względem parametru a i b, który jest stały. Ten parametr zobaczymy sobie tutaj, to jest zmienna ab, to są wymiary, czyli 119 cm na 74 ma szerokości i to zostało tu z automatu przeniesione. Ten chyba zapisaliśmy go troszeczkę dalej, mieliśmy ten obiekt postawiony niż w punkcie 0,0, więc on zapisał tutaj również to przemieszczenie od punktu 0,0. Zdefiniował tutaj dla tych polilinii, które właśnie wykasowałem, czyli to też mogę wykasować. Zdefiniował pióro, parametrycznie zdefiniował typ linii. To już jest pióro dla tych hotspotów, czyli punktów aktywnych. Tutaj mamy pióro dla tego wypełnienia. Definicja wypełnienia też jest parametryczna i właściwie sprawdźmy tylko, czy mamy ten skrypt poprawnie, tak? Jeszcze na wszelki wypadek możemy wpisać tutaj sobie taki... Chciałem od tego zacząć, ale okazuje się, że ten skrypt tutaj jest całkiem dobrze widoczny i można delikatne tutaj tylko edycyjne zmiany wprowadzić i będzie całkiem sprawnie funkcjonował jako parametryczny skrypt. Project 2 to jest rzutowanie z góry, sprawdźmy tylko, czy nam się jedno z drugim, zobaczmy tak, czy dobrze napisałem, czy jedno z drugim nam się tutaj zgra, czy to przesunięcie jest właściwe, no i wygląda, że wszystko jest jak najbardziej działa, czyli wszystko pasuje, mamy tutaj przeniesienie jakby bezpośrednio, przeniesienie bezpośrednio naszego rzutowania z góry na ten symbol i możemy tutaj parametrycznie definiować również te atrybuty dla rzutu i one są widoczne tutaj w tym miejscu. W kolejnej lekcji wprowadzimy tylko i wyłącznie rzutowanie z góry, żebyśmy sprawdzili, jak to działa. Tutaj są te parametry, o których mówiłem.
linia wykończenia i pióra. Tutaj trzeba by było je sobie jeszcze dobrze opisać w tych parametrach, tak żebyśmy wiedzieli, które są do czego. Przećwiczmy teraz, jak działa samo polecenie Project 2. Otwórzmy jeszcze raz może ten nasz modelek. Nie będzie, co prawda, nie zachowamy tej symboliki z wypełnieniem, ale skasujemy tutaj sobie właściwie wszystko. Mamy w tej chwili i Project 2 i to wszystko, co tutaj zostało napisane. I to jest takie proste rzutowanie z góry. Warto sobie spojrzeć w dokumentację. Mamy ją tutaj gdzieś otwartą. Project 2 ma wiele różnych sposobów wyświetlania. Ten, który ja wpisałem, jest zdecydowanie najczęstszy, czyli nie kombinujemy tutaj za bardzo. Wybieramy tutaj projekcję z góry, kąt 270, czyli patrzymy jakby z dołu i wybieramy również metodę ukrytych linii, ale możemy tutaj wprowadzać wiele różnych parametrów, czyli można definiować to na przykład, że na rzucie chcemy zobaczyć widok boczny, możemy ten kąt ustalić inaczej i można tutaj również wybrać jedną z wielu metod, chyba nic więcej. Tutaj nawet ten background color też jest możliwy do wyświetlania. Także wróćmy do naszego skryptu GDL. Zapisaliśmy coś takiego i tutaj to jest prosta, tak jak mówiłem, projekcja. Natomiast w sytuacji, kiedy nasz obiekt będzie się tutaj zmieniał, no to jest dosyć istotne, że na przykład zmienimy sobie kąt w oknie 3D, wprowadzając bardzo proste polecenie, czyli rot na przykład wokół osi X. Nie będziemy parametryzować, bo chodzi nam tylko o obrócenie tego stołu w przestrzeni, czyli obróciliśmy o 33 stopnie wokół osi X i z poleceniem ten Project 2 nie mamy żadnego problemu, dlatego że zostanie odpowiednio odwzorowane. Czyli bardzo wygodne polecenie, kiedy obiekt nie jest za duży, może się wyświetlać na rzucie po prostu w ten sposób. Może jeszcze tutaj zamieszamy troszeczkę 11, zobaczymy, co się stanie. To się złoży prawdopodobnie te dwa obroty, ale mamy gotowe. Gdybyśmy sobie sparametryzowali ten obiekt, to wtedy zawsze go zobaczymy w odpowiedni sposób, jak on naprawdę wisi w przestrzeni. Jeszcze jedna metoda przygotowania skryptu 2D. Ona będzie już w tej chwili całkowicie parametryczna, jeżeli przygotujemy te parametry. Zajmijmy się może tą ławką, którą już znamy, którą kilkakrotnie tutaj edytowaliśmy. Przygotowaliśmy te wszystkie zestawy parametrów dla wykończeń. W tej chwili przygotowałem takie wypełnienie, które będzie naszym nowym symbolem. Jest dokładnie narysowane na tą wielkość naszego obiektu i to wypełnienie osobno zapisujemy do skryptu 2D, czyli zachowaj zaznaczenie jako obiekt, będzie to obiekt płaski, więc napiszmy sobie 2D. Z tego będziemy chcieli po prostu obiektu 2D te informacje o atrybutach i o tych definicjach wypełnienia wyciągnąć. Wyciągnijmy właśnie, otwórzmy obiekt z biblioteki, ten nasz 2D. On oczywiście wylądował w bibliotece wewnętrznej, ja niczego nie zmieniałem i w tej chwili interesuje nas tylko i wyłącznie ten fragment skryptu. Zresztą tu chyba nic przecież innego nie ma, tutaj jakieś są informacje globalne, tylko przeniesione o projekcie, które podczas zapisu, czyli Ctrl-C, otwórzmy ten obiekt, przekopiujemy mu po prostu te parametry i ewentualnie potem w ramach pracy domowej można je sparametryzować, czyli skasujemy cały ten skrypt 2D, który tutaj opisuje każdą deseczkę po kolei, możemy zastąpić takim skryptem. To zapisujemy, powinno to oczywiście bez problemu zadziałać. Ja polecam tutaj przygotować odpowiednie parametry wtedy dla takiego wypełnienia. Tak wygląda mój symbol 2D. Jeden z tych parametrów już został przygotowany, także wypada jeszcze przygotować całą resztę. Tutaj jest podwójny szraf wybrany jako wypełnienie, które tutaj jest przygotowane dla tej ławeczki. W trakcie naszego kursu wykonaliśmy również kilka obiektów, które były symbolami 2D i sparametryzujemy może w tej chwili taki symbol. Mieliśmy tutaj taki dodatkowy opis i ten tekst możemy spróbować wykonać jako własny dowolny. Nie jest to szczególnie trudne, jeżeli wiemy już, jak wprowadzać dodatkowe parametry na listę,
Wybierzmy sobie tutaj parametr typ tekstowy, może ten symbol 01 niech zostanie, własny tekst wpiszemy w opisie, tak żebyśmy wiedzieli, że możemy tutaj wpisywać własny tekst. No i pozostaje nam oczywiście powiązać tą nazwę tego parametru, tą zmienną z naszym skryptem 2D. Musimy znaleźć odpowiednie miejsce, tutaj są różne informacje, tutaj są definicje tych linii, polilinii. Tutaj mamy zdefiniowany styl naszego tekstu, to również moglibyśmy oczywiście parametryzować, ale ćwiczymy parametryzację tekstu. Wprowadzam tutaj zamiast tego P01, które było w cudzysłowie, czyli wpisane na stałe, wprowadzam nazwę naszego parametru, czyli ten tekst ma się tutaj odnieść do parametru, który będziemy dowolnie wypełniać w trakcie posługiwania się naszym obiektem już po wstawieniu do archicada. Ten tekst oczywiście zniknie, dlatego że ja nie wpisałem żadnego domyślnego tekstu w naszym oknie edycji obiektu bibliotecznego i teraz możemy wpisać dokładnie ten sam tekst albo powiedzmy PR01 i to umieści się w tym samym miejscu. Wykonamy teraz swój własny podgląd obiektu, który będzie widoczny w odpowiednich narzędziach i oczywiście wykonywaliśmy takie podglądy również podczas zapisu, ale ta metoda troszeczkę się różni, dlatego że podczas edycji obiektu bibliotecznego zawsze możemy ten podgląd podmienić. Jest to dosyć proste. Ja wykorzystam w tej chwili okno 3D, które tutaj jednym ze styli zostało potraktowane, także mam pogrubione krawędzie. Równie dobrze może to być już gotowa bitmapa, może to być zdjęcie ze strony internetowej, może to być rendering na przykład wykonany. Ja w tej chwili skopiuję sobie to do schowka, czyli Ctrl-C, zrobię to jako ten zrzut, jako obraz ekranu. Także dosyć szybko on zostanie umieszczony już w elemencie bibliotecznym. Otworzę ten element z biblioteki, czyli Ctrl-Shift-O. Element biblioteczny jest już otwarty i w tej chwili kieruję się do tej zakładki tutaj podgląd, gdzie możemy wkleić nasz widok, który przed chwilką skopiowaliśmy z okna 3D. To jest bardzo szybka metoda, już mamy ten nasz własny podgląd, który uzupełnieniem naszego obiektu bibliotecznego, żebyśmy mogli go łatwiej chociażby rozróżniać w bibliotece. Sprawdźmy jeszcze, jak ten podgląd będzie wyglądał w narzędziu, czyli Ctrl-T, już wyszedłem z okna edycji elementu bibliotecznego i proszę zobaczyć, mamy tutaj ten podglądzik, który przed chwilką sami wykonaliśmy. W trakcie kursu obiecałem, że wrócimy do obiektu parking z Archicada, to jest właśnie tutaj, i wykonamy może w tej chwili po drobnych zmianach w skrypcie GDL, skorzystamy z tego obiektu i wykonamy tutaj kilka miejsc parkingowych na zboczu, korzystając z tej samej metody, którą została tutaj wykonana ta droga, która ciągnie się po tym terenie, po tej siatce terenu. Ta siatka terenu jest w ten sposób z tą drogą zsynchronizowana. To jest bardzo prosta metoda. Może pokażę, jak ona została przygotowana. Czyli zmieniając rzędne wysokości naszego terenu, naszych odpowiednich punktów siatki, ta droga podąża za naszym terenem. Pokażę, jak to jest zrobione, odwołując przede wszystkim wszystkie operacje bryłowe, bo tak za pomocą tych operacji bryłowych właśnie zostało to wykonane, i wykonam je jeszcze raz. Bardzo prosta metoda, wielokrotnie można ją wykorzystywać do właśnie takich skomplikowanych chociażby zmian powierzchni na terenie albo wykonania jakichś dróg, chodników, parkingów, trawników itd. Bardzo prosta zasada, musimy stworzyć obiekt, który jest przede wszystkim wyższy niż nasza siatka terenu i poziomice i również niż hipotetyczne potem zmiany, dlatego że jeżeli będziemy podnosić siatkę terenu, to chodzi o to, żeby nam ta droga nie zniknęła. Utwórzy relacje, wybieramy operacje działania na elementach bryłowych i tutaj pobieramy te nasze drogi jako elementy bazowe, naszą siatkę terenu jako operator i wykonujemy część wspólną. Wykonaj, to powoduje, że nasza droga już została w tej chwili idealnie umieszczona w powierzchni tej, w kubaturze przy okazji tej siatki terenu.
ale jeszcze ciągle tutaj się przecinają pomiędzy sobą te płaszczyzny górne. I teraz musimy wykonać dokładnie odwrotną kolejnością taką operację bryłową, gdzie droga będzie operatorem, a siatka terenu będzie elementem bazowym i zmieniamy typ operacji, teraz na odejmowanie z odcięciem do góry, dajemy wykonaj, no i mamy tą drogę terenu, drogę w terenie z powrotem w tym samym miejscu. I bardzo podobnie będzie działało tutaj to z naszym obiektem, tylko musimy go przeedytować, dlatego że on w tej chwili nie ma grubości, nie jesteśmy go w stanie wbić w tą siatkę terenu i w kolejnej lekcji zajmiemy się właśnie przeedytowaniem tego obiektu. Przeedytujmy teraz nasz obiekt, który nas interesuje, który tutaj będzie parkingiem, w taki sposób, żeby miał odpowiednią grubość, czyli tutaj w całej tej siatce terenu się zmieścił. Otwórzmy może obiekt biblioteczny. On co prawda znajduje się w standardowej bibliotece Archicada w pliku LCF, ale w momencie, kiedy go otworzymy, on potem przy zapisywaniu poprosi nas o nową nazwę i umieści się standardowo w bibliotece wewnętrznej. Przejdźmy do skryptu 3D i tutaj nas właściwie nic nie interesuje poza tym. Ten skrypt jest oczywiście tutaj całkowicie parametryczny, potrafi naprawdę wiele parametrów go obsłużyć. Jest bardzo elastyczny i my tą elastyczność zachowamy. Tylko i wyłącznie będziemy ten obiekt, możemy go nawet na 400 tutaj wzdłuż osi Z rozciągnąć, czyli będzie miał 4 metry chyba, 4 metry wysokości. Klikniemy tutaj na zamykanie, zapyta nas, czy zachować. Oczywiście zgadzamy się na to, zmieńmy może nazwę tego parametru, nazwę tego obiektu na jakieś swoje własne, a może od imienia tutaj wrzucę, żeby było wiadomo, która to jest wariacja tego obiektu. No i tutaj musimy się posłużyć znaną nam już, mam nadzieję, że pamiętamy tą metodę. Ten obiekt musimy z biblioteki wewnętrznej podmienić w ten sposób, że przeniesiemy wszystkie parametry, czyli mamy ustawione w tej chwili te miejsca parkingowe. Przechodzimy do biblioteki wewnętrznej i za pomocą takiego magicznego skrótu Ctrl-Shift, tylko on tu nie działa. Ctrl-Alt, przepraszam, sam się tutaj pomyliłem. Chciałem powiedzieć na głos i oczywiście użyłem złego skrótu klawiaturowego. Ctrl-Alt, pojawi się ta strzykawka i wszystkie informacje z tamtego obiektu zostaną przerzucone na nowy obiekt, który właśnie modyfikujemy. I w tym momencie ten obiekt ma już swoją grubość. Musimy go obniżyć, żeby on się tutaj wbił w tą siatkę terenu. Ctrl-9, może obniżymy go może nawet o 300 cm. Wtedy mamy całkowitą pewność, że zmieści się w tej siatce terenu. Wszystko jest OK. I teraz musimy przeprowadzić operacje takie, jak przeprowadziliśmy je dla tej drogi i dla siatki terenu. Tylko musimy uważać, żeby tutaj nie zaznaczyć zbyt wiele obiektów. Ja już to próbowałem wcześniej, zaznaczając tą drogę, to powoduje, że te obiekty całkowicie znikną. Czyli na chwilkę rozgrupujemy. Zaznaczamy tylko ten obiekt, w którego obrysie znajdują się nasze parkingi. Metodologia znowu jest taka sama, czyli zaznaczam obiekt, utworzy relację działania na elementach bryłowych. On automatycznie jest elementem bazowym i na tym nam zależy. Zaznaczamy drogę, która nam będzie nam wycinała ten nasz nowy, już nowo utworzony obiekt. To będzie operator. Zmieniamy operację na część wspólną, dajemy wykonaj i teraz odwrotnie, pobierz operatory, jeszcze cały czas jest zaznaczony ten nasz obiekt, nasza droga jest elementem bazowym, zamiast części wspólnej odejmowanie z odcięciem góry, wykonaj. I to już powoduje, że mamy dynamiczną, przyporządkowaną tutaj do tego terenu i do tej drogi nasz obiekt. On jeszcze zmienił co prawda kolor, dlatego że chyba nie jest za pomocą materiałów budowlanych ten obiekt przygotowany, dlatego musimy tutaj sobie najlepiej, ponieważ i tak zawsze będziemy raczej na biało czy na jeden kolor go malować, zastąpimy to wykończenie na przykład ceramika, porcelana, żeby było dobrze widoczne. O, już jest białe w tej chwili, dynamicznie będzie podążać ten element za siatką terenną.
razem z drogą, żeby było śmiesznie, i razem z tym parkingiem, który tutaj jest, czyli nie obawiamy się żadnych zmian. Możemy tutaj swobodnie jeszcze wprowadzać nowe rzędne. Co więcej, ten obiekt ciągle jest edytowalny, czyli na przykład jeżeli zmienimy tu jakieś parametry, a tych parametrów, tak jak wspominałem, warto zobaczyć, że jest naprawdę sporo, na przykład zrobimy puste miejsce, miejsce dla niepełnosprawnych, to automatycznie zostanie również zaktualizowane w tej siatce terenu w oknie 3D. No, bardzo przyjemna zabawa, polecam, można w tym samą metodą zrobić jakieś zebry, można zrobić na przykład linie przerywane, linie ciągłe na drodze, krawężniki chodników i tak dalej, i tak dalej. Bardzo skuteczna metoda. I na koniec coś dla absolutnych wymiataczy archikadowych, czyli specjalne menu ukryte głęboko w rejestrach. Trzeba wiedzieć, gdzie kliknąć i jak kliknąć i co wpisać. Wtedy w archikadzie można zdefiniować swoje własne menu, również z funkcjami, które są normalnie ukryte przed użytkownikami archikada. To menu ma również całą część dla deweloperów bibliotek. Ja z tego menu wybrałem dwa polecenia. Pierwszym pozwoliłem w ustawieniu materiałów wykończeń. Tutaj mamy te rodzaje wykończenia i tu jest możliwość zapisu w tej chwili pliku GSM, czyli pliku bibliotek archikada, na podstawie tego wykończenia, które tutaj zdefiniujemy. I drugie bardzo przyjemne polecenie, które zostało tutaj zastosowane, co widać, możemy wszystkie obiekty z biblioteki umieścić na rzucie. No i to zostało zrobione, cała biblioteka archikada, oczywiście pojedyncze obiekty, nie wszystkie wariacje, cała biblioteka archikada została tutaj rozmieszczona na tym rzucie. No i możemy przeglądać jej zawartość chociażby w oknie 3D. Miłej zabawy. Thank you.